Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat demonów. Może pomyślisz albo powiesz do mnie swojego ekranu, niby człowiek dojrzały, co nieco tam wie, jakoś tam rozwinięty umysłowo w miarę, a wierzy w takie bajeczki dla dzieci jak demony. Otóż nie. Demony istnieją naprawdę i im szybciej w to uwierzysz, im bardziej w to uwierzysz, tym lepiej dla Ciebie. Dla demonów osoby, które negują ich istnienie, są bardzo wygodne, a jeszcze wygodniejsze są osoby, które ten pogląd, że demony nie istnieją, rozszerzają. Wygodniej im wtedy działać, mają więcej swobody i łatwiej dopaść swoje ofiary. Powiem Ci dzisiaj, w jaki sposób te demony usiłują Cię posiąść i w jaki sposób z nimi walczyć. Na szczęście nie jest to aż tak trudne, jakby się wydawało. Otóż tak, mówiłem to już kiedyś, ale powtórzę tym razem i jeszcze 100 razy, jeżeli będzie trzeba. Nigdy, przenigdy nie proś demonów o pomoc. Demony chętnie Ci pomogą, nawet będą Ci służyć. Ale dlaczego? Dlatego, że Cię lubią? Nie. One nie lubią nikogo. Każdy z demonów lubi jedynie siebie. Nawet swoich wyznawców, jeżeli tacy są, traktują z pogardą. Pomogą Ci dlatego, że w tym momencie, kiedy przyjmiesz od nich pomoc, kiedy przyjmiesz ich protekcję, zaciągasz wobec nich dług. Dług, który będzie bardzo ciężki, a wręcz niemożliwy do spłacenia. Teraz one służą Tobie, potem, po chwili, która w rezultacie okaże się bardzo krótka, Ty będziesz zobowiązana, zobowiązany do służenia im. A zapewniam Cię, że to bardzo ciężka służba. W jaki sposób te demony usiłują nas dopaść? Próbują się łapać naszych pewnych cech, powiedzmy to wad charakteru, czy negatywnych myśli. Chwytają się tych momentów w Twoim umyśle, w Twojej duszy, owijają się wokół nich, sprawiają, że one narastają, tak aby zasłonić Ci wyjście z problemu, tak aby zmusić Cię do zwrócenia się do nich o pomoc. Nie wolno na to pozwolić, tak jak Ci mówiłem, to jest bardzo niebezpieczne i bardzo niewygodne w końcu dla Ciebie. W jakiś tu sposób i do czego one się przyczepiają? Bardzo lubią przyczepić się do pychy, do rozbuchanego ego. Wmawiają Ci myśli, które nie są Twoje. Myślisz sobie, cóż, przecież jestem fantastyczna, przecież jestem cudowny. W zasadzie to miejsce Króla Świata jest przeznaczone dla mnie, tylko wszyscy mnie jakoś nie doceniają, nie widzą tego. Nie, no to tak nie może być. Wtedy pojawia się demon, mówi, a witaj Wasza Świetlistość, ja Cię wyniosę. Wyniosę Cię na taką pozycję, że po prostu aż będziesz piszczeć. Godzisz się na to. I co? Demon Cię wynosi. Ale piszczysz nie z zachwytu, tylko z przerażenia, bo okazuje się, że to, gdzie Cię wyniósł, zupełnie mija się z tym, co Ci obiecywał. A dodatkowo jeszcze potem będziesz musieć mu służyć. Demony lubią też przyczepiać się do Twoich lęków. Boisz się, one te lęki rozbudowują, rozpęczniają, sprawiają, że stają się coraz większe. Musisz się zwrócić do kogoś o protekcję. Ale dlaczego zwracasz się do demona? Nie wiem, czy jesteś osobą wierzącą. Jeżeli tak, jakakolwiek by nie była Twoja religia, zwróć się o pomoc do Boga. On jest potężniejszy i chroni Cię dlatego, że jesteś dla tego Boga kimś niezwykle cennym. Demon też Cię ochroni, ale potem Ty będziesz w pierwszej linii jego walki z innymi demonami, czy z czymś również strasznym, będziesz cierpieć niezwykle. Użyjmy to porównania. Jeżeli żyjesz w państwie prawa,
to zwracasz się przecież o pomoc do instytucji państwa, do policji, do wojska, do straży pożarnej, a nie do osiedlowych rzezimieszków. Tak samo to wygląda tutaj. Demony lubią wzbudzać w tobie również lęk przed śmiercią. Nawet możesz sobie z tego nie zdawać sprawy, ale wiele nieprawości, wiele błędów ludzkich wynika z lęku przed śmiercią. Demony będą ci wmawiać, że w momencie, kiedy będziesz mieć mnóstwo pieniędzy, czy będziesz mieć mnóstwo nieskrępowanego seksu, zaliczysz partnerów i partnerek na tysiące, czy będziesz mieć wysoką pozycję, to cię w jakiś sposób odchroni od śmierci. Przecież nie. Ona i tak przyjdzie. Demony lubią też, szczególnie lubią owijać się wokół kłamstw. Nie wiem, może mam nadzieję, że to nie było doświadczeniem w twoim życiu, ale wiele osób tak miało. Z pozoru niewinne kłamstwo potem narasta, zmusza cię do coraz większych kłamstw, zmusza cię do kluczenia, zabiera ci cały spokój. To jest właśnie działanie demonów. Możesz sobie wyobrazić też również inne wady charakteru. Do wszystkiego tego w tobie, co jest nieprawidłowe, może przyczepić się demon, może to rozwinąć, rozbuchać i za pomocą tego zmusić cię do uległości. Na szczęście możemy z tymi demonami walczyć i nie jesteśmy w tej walce sami. Jak trzeba walczyć z demonami? Powiedzmy tak, dla chrześcijan, przypomnę, Jezus walczył z pokuszeniem na pustyni. Z demonami trzeba rozpocząć walkę samodzielną. Nie może to być coś takiego na zasadzie, że prosisz jednego demona, żeby zwalczył drugiego. To nic nie da. Co znaczy walka na pustyni? Musisz wgłębić się w siebie. Rozpoznać swoje wnętrze. Przebrnąć przez chaos, przez pustkę i znaleźć te miejsca, do których można się przyczepić i te miejsca naprawić. Wtedy, kiedy nie będzie się do czego przyczepić, one po prostu przestaną cię zauważać. Tak jak piranie czują swój żer, tak one przestaną czuć ciebie. Dlaczego mówię, że nie będziesz w samotności w tej walce? Wszelkie religie i wszelkie wierzenia dają przykłady, jak ta pomoc jest niesiona. Chrześcijaństwo obiecuje, że kiedy rozpoczniesz walkę ze złem, Bóg przyśle aniołów, którzy będą cię wspierać. Niezwykle potężnych aniołów. W hinduizmie też mamy liczne przykłady, kiedy człowiek walczący z demonami, kiedy nie mógł już sobie poradzić, dostał na pomoc bogów. Chociażby, nie wiem czy pamiętasz mój film o panu Narasimha, sam Wisznu wcielił się, aby pomóc w walce z demonem. W innym miejscu my czytamy, że Bóg zwraca się do człowieka i mówi: nie bój się walki, rozpocznij ją. Ja już wygrałem, ty musisz tylko ruszyć do przodu. Opłaca się. Opłaca się walczyć z demonami, aby nie dostać się w ich służbę. Ta walka to jest walka o twoją wolność, to jest walka o twoje szczęście, to jest walka o ciebie. Nie zawahaj się, podejmij ją. Nawet kiedy będzie ci się wydawało, że nie dajesz rady, nadejdzie pomoc. Także na dzisiaj tyle. Chciałbym jeszcze ci przypomnieć, że na innych moich filmach znajdziesz wiele porad w tym zakresie. Jeżeli będzie ci potrzebny profesjonalny horoskop wedyjski, który powie ci, jakie demony najbardziej ci zagrażają, też mogę ci w tym pomóc. Możliwe jest moje zdalne wsparcie energetyczne. W dobie COVID-u bezpośrednie trochę mniej dostępne, ale również. Wszystkie warunki i szczegóły na maila. Zapraszam cię do współpracy, zapraszam cię do walki z demonami.
subskrybuj kanał. Na razie jest to bezpłatne. Do zobaczenia.